przede wszystkim jest to podziękowanie za ten trud, który każdego dnia wkładają nasi mieszkańcy, uprawiający różne dyscypliny sportu, wkład w swoje umiejętności i wyniki. Podziękowanie za te wyniki. Sport jest pewnego rodzaju formą, za którą trzeba podziękować, ponieważ ci mieszkańcy nas reprezentują, reprezentują całą gminę Wałęsowo. Najlepszym świadectwem, że jest to dobry pomysł, organizując tak uroczystą formę, jest zwiększona liczba uczestników, zaproszonych gości, którzy chętnie odwiedzają to dzisiejsze nasze spotkanie. Gala sportu bezpośrednio się kojarzy z nagrodami, z honorowaniem tych najlepszych, najaktywniejszych sportowców akurat w naszej gminie. Oprócz nagród burmistrza, które są taką formą stypendium, mamy też nagrody dla najlepszych zawodników naszej ligi sportowej gminy Władysławowo. Jest jeszcze jedna nagroda, tytuł ambasadora sportu gminy Władysławowo. W zeszłym roku po raz pierwszy otrzymał ją maratończyk MKS-u Władysławowo Franciszek Sojka. A w tym roku Augustyn Hadas z klubu Rybak Władysławowo. Miałam przyjemność startowania w zawodach triatlon Bydgoszcz-Borówno. Dlaczego się zdecydowałam? Gdzieś tam zawsze sport był moją pasją. Trenowałam pływanie przez 15 lat. Zawodowo. Potem dzieci się pojawiły na świecie, więc trochę było od sportu przerwę, a potem jak dorosły, na tyle, że mogłam je zostawiać podczas treningów same w domu, zaczęłam trenować i tak się przygotowywać do triathlonu.